Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj wyczekiwany przez Was film o moich złotówkowych zdobyczach. Mam nadzieję, że się Wam spodoba. Chociaż wielokrotnie odpisywałam na Wasze komentarze odnośnie tego, gdzie kupuję, także komentowałam to w którymś z filmików, to za każdym razem pod filmem złotówkowym czy lumpeksowym zadajecie pytania, gdzie kupuję rzeczy. Tak więc teraz oficjalnie opowiem Wam, gdzie kupuję. Kupuję przede wszystkim w Jarosławiu, na ulicy Słowackiego, a także na ulicy 3 Maja. Jest tam taki właśnie szmatek, właśnie na 3 Maja tak zwany Sezam. Tam bardzo często chodzę, jeżeli jestem oczywiście w domu. No i na 3 Maja naprzeciwko Słowackiego, naprzeciwko Westerplatte również jest ten sam jakby szmatek, ta sama sieciówka, można tak powiedzieć. I tam właśnie kupuję. Jeżeli chodzi o Białystok, to kupuję głównie w sieci Retro i ona znajduje się w kilku miejscach w Białymstoku, między innymi na Kolejowej, na Dibła, więc ja najczęściej kupuję na Dibła, ponieważ tutaj mam najbliżej. I dzisiaj mam dwie rzeczy właśnie z tej sieciówki Retro, złotówkowe oczywiście. I od nich zacznę, ponieważ no, będzie mi później łatwiej pokazywać pozostałe rzeczy, które już są z Jarosławia. Więc tak, najpierw pokażę Wam shorty, które właśnie kupiłam sobie na Dibła. Są to shorty Papaya, rozmiar 12, są one właśnie w takie szare różyczki. Takie fajne, luźne gatki na lato. Z tyłu mają gumkę, więc łatwo się dopasowują do sylwetki. Fajnie wyglądają. Jedyna ich wada to to, że nie mają kieszeni. Natomiast, no wiecie, można to przeboleć za złotówkę. Więc to są te shorty. I druga rzecz, którą kupiłam w Białymstoku, jest to sweterek. Taki czarny, fajny sweterek z H&M-u, asymetryczny, z dłuższym rękawkiem, znaczy z długim rękawem. Jeszcze go nie nosiłam, myślę, że on już jest bardziej właśnie na takie chłodniejsze dni, a teraz na szczęście mamy dużo tych ciepłych dni. Natomiast taki sweter czarny, klasyczny na pewno mi się przyda. Teraz już przechodzimy do rzeczy z Jarosławia i nie ukrywam, że to tam znajduję najlepsze perełki. Więc najpierw sweterek, który już pewnie poczeka sobie do jesieni. Jest to sweter z firmy American Apparel, więc no nie powiem, tutaj firma mnie trochę skusiła, natomiast jest to fajny sweter, taki melanżowy, właśnie długi rękaw, gruby, fajny, ciepły, rewelacja. Kolejna rzecz to koszula. Jest to koszula z Top Shopu. Wybaczcie mi, że jest wymięta, ale jest z prania. Też troszkę asymetryczna, taki długi rękaw. Jest to taka koszula, że tak powiem, bezkształtna. Czyli taka oversize'owa, troszkę właśnie z obniżonym rękawem, ale naprawdę super wygląda, super leży, nie jest zniszczona, więc no, taka koszula też się na pewno przyda. Więc jak widzicie, można w Szmateksie nawet za złotówkę znaleźć klasyczne rzeczy, które będą pasować do wszystkiego. Kolejna rzecz to takie bandeau, czy jak to tam się na to mówi, jest to taka opaska na biust w kropeczki. Nawet jakbym była troszkę bardziej odważna, to mogłabym ją nosić do tej koszuli, to fajnie by prześwitywało. Natomiast no nie wiem, na plażę może i tak, natomiast do miasta to myślę, że bym tak nie ubrała. Więc tak, kropeczki, było nowiutkie, więc musiałam wziąć. Następną rzeczą, jaką Wam pokażę, jest koszula w kratę. Jest to koszula z Top Shopu, taka troszkę krótsza, troszkę też szersza, ale bardzo fajnie wyglądająca. Ładnie wygląda właśnie do wysokiego stanu, do spodni czy do spódnic. Ja ją nosiłam nawet do dresów takich z lekko podwyższonym stanem i naprawdę prezentowało się to dobrze. I bardzo lubię tą koszulę, myślę, że będę ją teraz często nosić. Następna rzecz to koszulka, która jest moim hitem. Jest to nowa koszulka Disneya z takim motywem bajki Bambi. Możecie zobaczyć, jak się prezentuje. Ona ma właśnie ten motyw bajki na całej swojej powierzchni. Jeżeli chodzi o tą koszulkę, ja mam rozmiar tutaj akurat 12, ona jest taka trochę dłuższa, trochę szersza, ale ja takie rzeczy bardzo lubię. Teraz na wakacje fajny motyw, myślę, że jest naprawdę rewelacyjna. Następna rzecz, to kolejna taka basicowa rzecz, można powiedzieć. Jest to taka sweterkowa bluzka z Top Shopu. Też ma taki wzór jak, wzór, krój jak ta koszula, czyli taki troszkę obniżony rękaw. Jest bardzo fajna,
moim zdaniem, po prostu coś, co się bardzo przydaje w szafie. I ostatnia rzecz, no to jest też taka moja perełka, ponieważ właśnie poszłam do Oshmadexu, powiedziałam, dobra, muszę znaleźć sobie coś do ćwiczeń, może mnie to bardziej zmotywuje i faktycznie zmotywowało. I znalazłam koszulkę taką, nawet można powiedzieć tunikę, związywaną tutaj na dole, fajny taki wzór kwiatkowy, można powiedzieć, z tyłu jest czarna. I jest to firma Tu, mam rozmiar M, moim zdaniem ekstra. I też była nowiutka, więc po prostu uważam, że te rzeczy mi się naprawdę udały. Dajcie koniecznie łapkę w górę, jeżeli chcecie takich filmów więcej. Koniecznie też napiszcie mi w komentarzach, jakie Wy ostatnio rzeczy złowiliście w Oshmadexie. Ja bardzo lubię czytać Wasze komentarze. Nie zawsze na nie odpowiadam, natomiast zawsze czytam. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam do kolejnych filmów.